oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut oraz finansów. W najnowszym tygodniowym raporcie CoinShares dotyczącym przepływów funduszy do produktów giełdowych XRP wyróżnił się na tle trudnego tygodnia dla aktywów cyfrowych. Katalizatorem do dzisiejszych wzrostów może być ostatnia wypowiedź dyrektora generalnego Ripple, Brada Garlinghousa, na spotkaniu XRP Ledger w Amsterdamie. Brad ogłosił, że Ripple współpracuje z 10 różnymi krajami w celu stworzenia ich własnych walut cyfrowych banku centralnego CBDC. Z pozostałych wiadomości, Apple Pay jest teraz dostępne na platformie Bybit do finansowania transakcji. Rynek NFTs odnotował w tym tygodniu spadek sprzedaży o prawie 16%. Były przewodniczący Izby Reprezentantów Paul D. Ryan twierdzi, że stablecoiny powiązane z dolarem mogą pomóc w łagodzeniu kryzysu zadłużenia Stanów i umożliwić utrzymanie konkurencyjności dolara amerykańskiego wobec chińskiego juana. Giełda Coinbase wstrzymuje handel tokenami MetalDAO oraz EngineCoin. Decyzja giełdy została podjęta po przeprowadzeniu niedawnej oceny ryzyka obu altcoinów. Na codzienne informacje ze świata kryptowalut zapraszam na stronę otocrypto.pl. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie.